Od hierarchii do turkusu, Marek Wzorek. Książka ta jest zaproszeniem do świata turkusu i moim zdaniem nie podaje ona dokładnej recepty, jak ten turkus wdrożyć. Może dlatego, że to jest bardziej skomplikowane albo trudne, a może każdy przypadek jest inny. Czyli tutaj chodzi o to, że Marek nie mówi o tym, czym jest dokładnie ten turkus, jak możemy go zmierzyć, jak go zbadać, jak zrobić, że ta fina będzie turkusowa w tym zakresie, a w tym nie. Tylko opisuje tutaj jako drogę od hierarchii do turkusu, również drogę nas jako ludzi, jako człowieczeństwa w pewnym rozwoju od tej hierarchiczności w domu, kiedy jesteśmy małymi ludźmi do iluś lat, do tego momentu podejmowania odpowiedzialności, następnie poprzez albo bunt przed hierarchią w domu, w szkole, na świecie, albo poprzez bez buntu, żeby dojść w dorosły świecie jako ukształtowani. I kilka cytatów, które są bardzo interesujące dla mnie, to przykład. Hierarchia jest wyśmienita dla zapewnienia przewidywalności i powtarzalności. No, nie w dzisiejszym świecie, prawda? Taki inny przykład. Być przywódcą, którego inni nawet nie zauważają. No właśnie, to znów mamy taki mit tego szefa, tego rodzica, tego lidera, co wie wszystko. Natomiast no, ile on ludzi jest w stanie ogarnąć? Dobrze, dwóch, może trzech? Może samego siebie nie jest w stanie ogarnąć, także ten lider, przywódca, on musi być niewidzialny w nowym modelu, tak? Ponieważ nie da się przewidzieć, jak możemy zrozumieć drugiego człowieka, który chce się sam realizować. Dzięki, Marek, bardzo Ci dziękuję za tą książkę. Pochwalę się, mam dedykację od Marka. Tobie jako pierwszemu, i daję ją Tobie jako pierwszemu. Czuję się wielce zaszczycony, Marek, dziękuję Ci za to. Do zobaczenia. Cześć w kolejnym odcinku.